Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Liturgia nam pozwala dzisiaj popatrzeć przez chwilę na to seminarium, jakim była wspólnota 12 przy Jezusie. I to seminarium dzisiejszej Ewangelii nam się pokazuje jako szkoła modlitwy. Dobrze wiecie wszyscy tu obecni, o jak ważnym wymiarze seminarium mówimy. Seminarium jako szkoła modlitwy. Te Ewangelie można pewnie otwierać na wiele sposobów, ale jednym z kluczy do tej Ewangelii, tak mi się wydaje, jest dosłowne przetłumaczenie pierwszego zdania. Słyszeliśmy je w takim przekładzie: Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. Tekst oryginalny Łukaszowy, a za nim także tłumaczenie świętego Hieronima, ma ten tekst odrobinę inaczej zapisany. Mianowicie Jezus, kiedy był w jakimś miejscu modlący się. Kiedy był, właściwie tam jest participium, modląc się. Kiedy był modląc się. Kiedy był modląc się. To mówi nam tyle, że modlitwa jest bardziej kwestią tego, kim jesteś, niż tego, co mówisz. Modlitwa jest przede wszystkim sposobem bycia, a nie, powiem tak brzydko, umiejętnością gadania. Chodzi o to, kim jesteś przed Bogiem, a nie o to, jak pięknie potrafisz do Niego mówić. To jest ważne najpierw do tych, którzy uczą w tej szkole.
Uczniowie byli zafascynowani, kim jest Jezus modlący się. I to sprowokowało ich do prośby, naucz nas, bo my byśmy też tak chcieli. Nie? I dobrze rozumiemy, że modlitwy się nie nauczy inaczej, jak tylko zapraszając ludzi do środka swojej własnej. Nie? To nie ma innego sposobu nauczania modlitwy, nie ma innej szkoły modlitwy, jak zaprosić kogoś do środka własnej modlitwy. Ale to oznacza właśnie zaprosić go do środka tego, kim jestem przed Bogiem, a nie tylko do tego, na przykład, jak potrafię odprawiać. Nie? Każdy z nas jakoś umie. Ale nie chodzi o to, jak umiemy odprawiać, tylko chodzi o to, kim jesteśmy przed Bogiem. Akurat to słowo i ta inauguracja zbiega się z nowym tekstem franciszkowym, z encykliką Fratelli Tutti, z encyklika, w której wrócił obraz miłosiernego Samarytanina. Wrócił, bo to jest przypowieść, którą się zamknął Sobór Watykański II. Właściwie ostatnie słowo Soboru, tak jak je wydobył papież Paweł VI, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Teraz papież Franciszek wraca do tej przypowieści i zaraz w drugim rozdziale mówi o tym, że można być człowiekiem, który posługuje kultowi Boga, jak kapłan i lewita z tej przypowieści, i się absolutnie rozmijać z wolą Bożą, obchodząc długim łukiem pobitego człowieka, który leży na drodze. Więc co komu z takiej szkoły modlitwy, gdybyśmy mieli z niej wychodzić jako kompetentni odprawiacze, którzy tak naprawdę rozmijają się potem z Bogiem tym, w jaki sposób żyją. Modlitwa jest czymś naprawdę większym niż tylko jeden czy drugi moment tak czy inaczej wyglądającego pacierza. To jest też to, czego Jezus uczy potem, wypowiadając wobec swoich uczniów modlitwę, którą nazywamy Jego modlitwą, modlitwą pańską. Ojcze, Ojcze. To jest właśnie ta relacja, której On uczy. Kim jesteś na modlitwie i kim potem jesteś w życiu? Jesteś dzieckiem wobec Boga, który jest Ojcem. Ojcze. Ostatecznie właśnie to, kim się staje poprzez modlitwę, w jaką relację wchodzę, to jest wszystko zamknięte w tym słowie Ojcze. On ich uczył tego słowa, jak słyszeliśmy, w jakimś miejscu, ale tradycja chrześcijańska zapamiętała to miejsce i bardzo dokładnie je pokazuje. Tym miejscem była Góra Oliwna w Jerozolimie. Do dzisiaj tam jest sanktuarium Paternoster z umieszczoną w dziesiątkach języków modlitwą Ojcze Nasz. Uczył tego słowa Ojcze. Uczył go na Górze Oliwnej. I można powiedzieć, że ta Góra Oliwna potem sprawdziła te relacje i to w obu wymiarach. Nie? Znaczy sprawdziła Jezusa, bo u podnóża tej góry w Ogrodzie Oliwnym w noc pojmania mówił do Boga: Ojcze, Ojcze, Abba. Jeśli to możliwe, zabierz ten kielich, ale nie moja, tylko Twoja wola niech się dzieje. Czyli modlitwa go prowadziła
w tej relacji z Ojcem prowadziła go przez najciemniejsze momenty życia. Potrafiła go przeprowadzić. Ale rzeczywiście ta Góra Oliwna powiedziała w którymś momencie Jezusowi: sprawdzam. Tak? Łatwo było uczyć pięknej modlitwy, Ojcze, nie? Ale teraz jest życie. To życie przychodzi takim momentem dramatycznym. I to życie mówi: sprawdzam. I w Ogrodzie widać, że właśnie Jezus był modląc się, czy był modlącym się, a nie tylko umiał odmawiać czy recytować takie czy inne formuły modlitewne. Modlitwa wyrażała się tym, kim jest, że jest synem swojego Ojca w każdym momencie. Nie? Oczywiście można też powiedzieć, że ta góra sprawdziła Boga w Jego ojcostwie. Znaczy to życie jezusowe powiedziało też: sprawdzam Ojcu. Jezus się na Ojcu nie zawiódł. Góra Oliwna w Łukaszowym zapisie jest górą w niebo wstąpienia. Wszyscy kiedyś będziecie w Ziemi Świętej, abyście byli, to sobie przypomnijcie tę Ewangelię wtedy. Ta góra zbiera wszystko. Naukę modlitwy, ale potem Ogrojec, a potem Ojciec bierze Syna do chwały. Jezus w swoim życiu wszystko postawił na Ojca. I Ojciec go wysłuchał. Ojciec go nie zawiódł. Ojciec go podniósł. Ojciec go wyniósł. Nie. Więc szkoła modlitwy nie ma nauczyć tylko tego, jak albo co, tylko szkoła modlitwy ma nauczyć tego, kim jestem w odniesieniu do Ojca, do Boga. I tego się uczy tym, kim jesteś. Nie? To jest jasne. Tego się uczy tym, kim jesteś. I jeszcze jedną, pozwólcie wyciągnąć myśl, bo wydaje mi się też fundamentalna, istotna. Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, przebacz nam nasze grzechy. Jezus każe nam się modlić, prosząc o to, co nam uprzednio daje. Niech przyjdzie Twoje królestwo, uczy nas modlić się ten, z którym królestwo przychodzi. Nie? Królestwo z nim przychodzi. Mógłby ktoś zapytać: no to po co ja mam o to prosić? Skoro ono z nim przyszło, to po co ja mam się modlić, żeby przyszło? Nie? Podobnie z tą prośbą o przebaczenie. Wiemy dobrze, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami. Wiemy o tym dobrze, że Bóg nam przebacza, zanim nam w ogóle do głowy przyjdzie Go o to poprosić. Więc o co chodzi w tej modlitwie, tak sformułowanej modlitwie prośby? Nie. Orygenes pisał o tym, że nie, po co się modlić, żeby się imię Boga święciło? Wiadomo, że jest święte. Ale w Tobie jest święte. Ale przez Ciebie jest uświęcone. Królestwo Boga przychodzi, ale przyjąłeś je? Ale chcesz go? Bóg ci przebaczył, ale przyjąłeś to przebaczenie? To znaczy tak
odczytana modlitwa pańska, wzorzec wszelkiej modlitwy, ona tak naprawdę uczy nas otwierania się na te dary, które Bóg nam daje. To jest dość specyficzna modlitwa prośby. Tak naprawdę nie proszę Pana o to, żeby mi dał coś, co mnie się wydaje absolutnie koniecznie potrzebne, bo bez tego nie dam rady żyć, tylko proszę Pana o to, żeby mnie uczynił otwartym na te wszystkie dary, które On, znając mnie doskonale, bo mnie stworzył i zna mnie odwiecznie i wiedząc, co jest moim szczęściem, On mi chce dać, nie? Ale chcesz przyjąć? W zapisie Mateuszowym w kazaniu na górze jest to zdanie Jezusa: proście, a otrzymacie, tak z reguły to tłumaczą, a tam jest: proście, a przyjmiecie. Bo jak nie będziesz prosił, to nie przyjmiesz. Nie przyjmiesz tego, co Bóg ci daje. To modlitwa rzeczywiście nauczona, nie? Wyuczona modlitwa w szkole, w tym seminarium, jakim jest Jezusowa wspólnota uczniów, nie? Ta modlitwa uczy nas dostrzegać przychodzące dary jako dary od Boga i uczy nas otwierać się na ich przyjęcie. Wczoraj mogliśmy to może lepiej zrozumieć, jak byliśmy rano z biskupami polskimi na modlitwie w Pabianicach, nie? I rozważaliśmy tę obecność Maryi rozdającą korony. Bo to nawet bardzo ładnie jest tak powiedzieć, że aha, tu mamy Matkę Bożą, która rozdaje korony. No ona rozdaje, a wy je weźmiecie? Jak wam daje białą koronę, która jest koroną dziewictwa? Daje koronę, która jest koroną czystości. W naszym języku też koroną celibatu. Ale właśnie rozumianego jako dar od Boga, jako charyzmat, jako łaskę, jako udzielanie się Boga samego. Bierzecie to? A potem jest druga korona męczeństwa, to ja się nie śmiem was zapytać, czy macie ochotę ją wziąć. Przyszła do Niego z dwoma koronami. Chcesz? Problem nie jest po stronie Boga. Bóg chce dawać. Problem jest po naszej stronie, bo my nawet tych darów Bożych nie rozumiemy. W pierwszym oglądzie to one nam się wydają żadnymi darami. Dziewictwo? Kogo to jeszcze dziś obchodzi? Męczeństwo? Ktoś pożąda? Myślicie, że przyjmiecie którykolwiek z tych darów, jak się nie będziecie modlić, to jej nawet nie zrozumiecie. Nic prostszego, jak sprowadzić celibat do nakazu prawa, a potem do takiego pelagiańskiego: muszę, zagryzę zęby i wytrzymam. Bez żadnej wizji tego, że to jest dar, że to jest łaska, że to jest umiejętność miłości, że to jest właściwie ta miłość, którą Bóg się z tobą dzieli. To wszystko możesz zrozumieć na modlitwie i na to wszystko się możesz otworzyć na modlitwie. Na dary Boga, które są. Nie. Proście, a przyjmiecie. Znowu nie mówimy o modlitwie, która jest recytowaniem czegoś tam, nawet najpiękniej. Tylko mówimy o takiej relacji z Bogiem, nie, której ty widzisz, jak jest niesamowite obdarowanie, które przychodzi od Boga w twoim kierunku. Uczysz się rozczytywać te dary i otwierać na nie w pełni. I powiedz, i mówisz tak jak Maryja dzisiaj wspomniana: a niechby się stało. A niechby się to stało. Chcę tego. Chcę tego. Takie słowo na początek roku seminaryjnego. Niech się na was wszystkich spełni. Na wychowawcach i na uczniach. Amen.